Witam Was serdecznie. Nazywam się Artur Ceroński i od pewnego czasu prowadzę taki cykl nauczań zatytułowanych Z łaski przez wiarę. W nauczaniach tych kładę takie bardzo mocne fundamenty do funkcjonowania w łasce za pomocą wiary. Tytuł dzisiejszego odcinka to jest łaska, wzrastanie i wzmacnianie się. Łaska, którą my otrzymaliśmy od Boga, ona jest nam dana, natomiast my jesteśmy zobowiązani, aby dbać o to, aby tą łaską, aby ją jak najwięcej, żeby ona działała w naszym życiu. Jesteśmy odpowiedzialni za współpracowanie z tą łaską. To od nas zależy, na ile my tej łaski do życia przyjmiemy. My tutaj do niej nie możemy nic dodać, ale możemy ją dobrze wykorzystać lub źle wykorzystać. Powiem inaczej, możemy przyjąć jej jakąś ilość, że tak powiem, albo inną ilość. Dlatego wzrastanie, wzmacnianie życia w łasce jest niezmiernie ważną rzeczą. Zacznijmy od listu do Rzymian. 6:4-11. List do Rzymian. 6:4-11. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośliśmy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A więc widzimy, że pierwszy element wzrastania i wzmacniania się w łasce to tożsamość śmierci i życia. Mówiłem o tym troszeczkę w poprzednim odcinku. My musimy uznawać siebie za martwych dla grzechu, dla tego świata, dla nadwyżek cielesności, czyli tych działań psychofizycznych, dla diabła, dla demonów, dla całego systemu zewnętrznego. My umarliśmy. I to jest nieważne, jak ty czujesz. Ty masz w to uwierzyć i masz tak się określać. Jestem martwy dla grzechu, a żywy dla Boga. I nieważne, jak ty się czujesz, to ty jesteś żywy dla Boga. Nieważne, czy ty upadłeś. Nieważne, czy ty upadłeś wczoraj, dziś. Nieważne, czy upadłeś. Jeżeli upadłeś, to podnosisz oczy do Ojca i mówisz: Ojcze, dziękuję Ci, że jestem martwy dla grzechu i żywy dla Ciebie. A więc świadomość życia i śmierci. Śmierć dla tego, co zewnętrzne, życie dla tego, co wewnętrzne. Świadomość. Jeszcze raz podkreślam to sformułowanie. Nie jedynie teologiczna informacja, ale świadomość. Czyli w cudzysłowie teologiczna informacja, którą włożyliśmy sobie w głowę i koniec. To jest koniec, kropka. Jesteśmy martwi dla systemu zewnętrznego i żywi dla systemu wewnętrznego. Druga rzecz, a więc żeby wzrastać i umacniać się w łasce, my potrzebujemy tą tożsamość w sobie wybudować. I nam tutaj nikt w tym nie będzie pomagał, bo jest to nam dane, dlatego jest napisane: przemieńcie umysły wasze. Kto ma przemienić? Wy macie przemienić. Łaska, ona nas uzdolniła do tego, żebyśmy przyjęli jej obraz w swoim umyśle. Następna rzecz, list do Rzymian 4:3-5. List do Rzymian 4:3-5.
Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku sprawiedliwości. A gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę w jego poczytujemy mu za sprawiedliwość. A więc sprawiedliwość w Nowym Przymierzu, to jest druga rzecz. Sprawiedliwość, którą otrzymaliśmy, czyli my przemieniamy swoją mentalność, tak? Z mentalności uczynkowości na mentalność przyjmowania gotowców. Tak? Przyjmujemy gotowce, tak jak w Rolls-Royce zmienia się całe moduły, a nie naprawia się małe elementy, tak samo tutaj. My zmieniamy całe moduły, wymieniono nam nasze wnętrze, mamy tego świadomość. Jesteśmy sprawiedliwi, nie będziemy sprawiedliwi. Nie usprawiedliwieni kiedyś tam. Nie musimy zasłużyć na nic. Jesteśmy dziś sprawiedliwi. Oto nasza tożsamość. Sprawiedliwość z uwagi na to, co zrobił dla nas Jezus, nie z uwagi na cokolwiek innego. Nie z uwagi na nasze starania, nie z uwagi na, naszą pobożność i wiele, wiele innych rzeczy. Sprawiedliwość z uwagi na to, co zrobił dla nas Jezus. Jesteśmy sprawiedliwi. Następna rzecz, list do Kolosan 2,14. List do Kolosan 2,14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Świadomość, iż wymagania Boże wobec nas zostały zaspokojone. Ty musisz mieć świadomość, że wymagania Boże wobec Niego zostały zaspokojone. Ty nie zaspokajasz wymagań Bożych. Ty nie próbujesz się Bogu podobać. Ty uznajesz, że wymagania Boże w stosunku do Jego osoby zostały zaspokojone w Chrystusie Jezusie, właśnie przez Chrystusa Jezusa. On zaspokoił wymagania Boże w 100%. Przez swoje życie, swoją śmierć, swoje zmartwychwstanie, swoje w niebo wstąpienie. Jezus nie uchybił w niczym. A więc jeżeli Ty przyjąłeś Jezusa, który nie uchybił w niczym, to zgadnij, jak Ty masz dzisiaj wobec Boga. Wobec Boga masz tak, dwukropek. Nie uchybiłeś w niczym. Powiem Ci najlepszy numer. Ty nie uchybisz w niczym. Taka mentalność musi być w Tobie. W Tobie nie może być innej mentalności. W Tobie nie może być przestrzeni, że zobaczymy, jak będzie. Ha, zobacz, jak Bóg da. Znaczy nie ma jak Bóg da. Bóg dał Tobie pełne zaspokojenie w Chrystusie Jezusie i dał sobie pełne zaspokojenie w Chrystusie Jezusie. To jest najlepszy numer. Bóg się zaspokoił w Chrystusie Jezusie. A więc wymagania wobec Boga są zupełnie zamknięte dla Ciebie. Nie spinasz się. A więc masz świadomość, że wymagania Boże wobec Ciebie, wobec Boga zostały zupełnie zaspokojone. Rozumiecie? Po prostu. Usunął obciążający się list dłużny. Usunął? Usunął. List do Kolosan 2,15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim, czyli w Chrystusie, triumf nad nimi. A więc świadomość klęski szatana. Kolejna rzecz. Świadomość klęski szatana. Żeby wzrastać i rozwijać się w łasce, musisz być świadomy, że szatan został pokonany w 100%. Szatan jest pokonany. I nieważne, co się wydarza obecnie nawet w Twoim życiu, szatan jest pokonany. Jeżeli dzisiaj dojeżdża Twoje życie diabeł, to chcę Cię poinformować, że dojeżdża Cię pokonany diabeł. On pokonany Cię dojeżdża. Rozumiesz? Pokonany. To nie jest ktoś aktywny, tylko ktoś pokonany. A wiesz, dlaczego Cię dojeżdża? Dojeżdża Cię dlatego, ponieważ Ty uważasz, że on jest aktywny. To Twoja mentalność aktywności diabelskiej powoduje, że Ty doprowadzasz do tego, że on Cię dojechać może. Czyli sam diabłu na to pozwalasz, uznając go za kogoś. A dla mnie diabeł to menda społeczna. Bita pała, nikt ważny,
maleństwo, cieniuchne jak żyletka. Takiego diabła ja znam i taki diabeł tylko ma wpływ na moje życie. Maleńki, cieniuchny, cieńszy niż moja zelówka, którego ja depczę i niszczę. Rozumiesz, o co chodzi? Pokonany. Szatan jest pokonany. Ta mentalność, ona będzie powodowała rozwój w sferze łaski. Dalej. List do Kolosan 2:16-23. List do Kolosan 2:16-23. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym upodobaniem usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało ożywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, jeżeli chodzi o opanowanie zmysłów. A więc widzimy tutaj, że żeby wzrastać w wzmacniać się w łasce, my musimy uznać, że nie ma żadnych dodatkowych stymulacji dla naszego uświęcenia. Żadnych dodatkowych stymulacji. Że my nie posiadamy, inaczej, my nie potrzebujemy niczego więcej dodać do łaski. Żadnej religii, żadnego systemu umartwień, żadnego systemu, który nam pokazuje na tym świecie, co jest dobre, a co jest złe. Rozumiecie, o co chodzi? A więc żadna religia, żaden humanizm, nic nie dodajemy do łaski. Żeby wzrastać w łasce, to jest ciekawa historia, żeby wzrastać w łasce, żeby wzmacniać się w łasce, my musimy odrzucić każdy system stymulacji zewnętrznej. Rozumiesz? Każdy system stymulacji zewnętrznej, ponieważ każdy system stymulacji zewnętrznej, czy to religijny, czy to humanistyczny, czy jakikolwiek inny, on tylko będzie zubażał łaskę, a nie ją wzbogacał. Łaska jest związana z dziełem Jezusa Chrystusa, a nie z dziełem naszym. Rozumiesz? Ludzie, czasami mi się chce śmiać, bo ludzie mówią: będziesz ze mną pościł razem, popośćmy razem i przynieśmy jakąś tam prośbę Bogu. Ja mówię: ale czy ty uważasz, że jak my popościmy razem, to poruszy Boga, post poruszy Boga? Gdyby post poruszał Boga, przyjaciele, to ja bym po prostu przestał jeść i ja bym osiągnął sukces życiowy momentalnie. Rozumiesz? To ja w miesiąc osiągam sukces życiowy, bo dla mnie to nie jest problem nie jeść miesiąc. To nie jest problem. Tak? Ja w świecie byłem, to byłem człowiekiem tak upartym, że się w głowie nie mieści, tak? I teraz dla mnie siłą woli coś zrobić, aktem woli, to jest żaden kłopot. Rozumiecie? Czy wy wiecie, że mnisi buddyjscy nie jedzą po parę miesięcy? I oczywiście to ma podstawę demoniczną, ale wywodzi się najpierw z aktu ich decyzji, z ich woli, tak? Umartwiają się, robią różne rzeczy. Ludzie nie robią różnych rzeczy i myślą, że to jest super. Myślą, że poprzez to, że nie będą robić pewnych rzeczy, że nie będą przebywać w pewnych miejscach, to jest w stanie ich podnieść do rangi świętych ludzi. A to jest nieprawda. Ja nie przebywam w różnych miejscach i nie robię różnych rzeczy tylko z jednego powodu. Dlatego, że ja mam wewnętrzne prowadzenie w takich dziedzinach. To jest bardzo prosta sprawa. Rozumiecie? Ja dzisiaj nie biorę narkotyków z jednego powodu. Ponieważ ja mam wewnętrzne prowadzenie, że to jest rzecz, która mi szkodzi. Szkodzi mojemu umysłowi, szkodzi mojemu ciału. Ale nie branie narkotyków w ogóle mnie nie przybliża do Boga. Dlatego, że Jezus Chrystus zaspokoił wymagania Boże, jak ja leżałem naćpany jak wór. Rozumiesz? Tak.
Także wiecie, na czym rzecz polega. Nie dodajemy niczego do systemu łaski, w ten sposób wzrastamy w łasce i wzmacniamy się w łasce. Spróbujmy to jeszcze wzmocnić listem Jakuba 4,7. List Jakuba 4,7. Mówi do nas tak: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czyli widać, że, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, że my musimy przeciwstawić się systemowi dodawania do łaski. Przeciwstawić się religijności, przeciwstawić się humanizmowi, przeciwstawić się temu proludzkiemu systemowi rozwoju, który mówi idź tam na kolejną pielgrzymkę, zrób tam kolejną rzecz, wtedy będziesz bliżej, jeszcze dwie zdrowaśki, jeszcze inne sraśki. Rozumiesz? To są rzeczy, które są straszne. One wszystkie są sługami diabła. Jest napisane przybliżcie się do Boga. A co to znaczy przybliżyć się do Boga? Przybliżyć się do Boga oznacza mentalnie zbliżyć się, czyli nakierować się na niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa. To znaczy przybliżyć się do Boga. A co to znaczy przeciwstawić się diabłu? To znaczy odwrócić się do diabła i powiedzieć: pamiętaj, nie masz nic do dodania w moim życiu, ani przez religię, ani przez humanizm, ani przez jakiekolwiek inne systemy dodatkowe, ponieważ łaska jest wystarczająca. Przyjaciele. I teraz tak. List do Rzymian 5:1-2. List do Rzymian 5:1-2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A więc zaufanie w Boże doskonałe prawidła. Jak się wzmacniamy w łasce? Bierzemy Boże prawidła, rozważamy je i ufamy tymże prawidłom. Zaufanie Boga to zaufanie Jego prawidłom, Jego tokom myślowym, Jego koncepcjom, Jego planom. Rozumiesz? Zaufanie. W ten sposób wzmacniamy się i wzrastamy w łasce. I ostatnia rzecz, druga księga Kronik 17:6. Druga księga Kronik 17:6. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach Jaszery. Zobacz, chodząc drogami Pana nabrał odwagi, a więc odważne decydowanie. A więc, żeby wzrastać, rozwijać się w łasce, musimy odważnie decydować. Odważnie decydować. A więc, jeszcze raz, przyjaciele, reasumując, jak wzrastamy i wzmacniamy się w łasce? Przede wszystkim rozwijamy tożsamość śmierci w Chrystusie Jezusie i życia w Chrystusie Jezusie. Śmierci dla systemu zewnętrznego, życia dla systemu wewnętrznego, czyli Boga. Po drugie, budujemy w sobie głęboką świadomość sprawiedliwości w Nowym Przymierzu. Opieramy się na tym, co zrobił dla nas Jezus. Uznajemy siebie za sprawiedliwych, bo takimi określił nas Bóg. Ponieważ sprawiedliwością Bożą jest Chrystus, a kiedy my jesteśmy w Chrystusie, również jesteśmy sprawiedliwością Bożą. Po trzecie, świadomość, iż wymagania Boże wobec Niego zostały zaspokojone. Czyli Bóg zaspokoił się. Czyli On nie wymaga od nas, żebyśmy Go zaspokoili. Rozumiecie? Bóg został zaspokojony. Taka świadomość. Po czwarte, świadomość klęski szatana. Szatan jest pokonany. Następnie poddanie się, przeciwstawienie się, poddawania się prawom tego świata, tego zewnętrznego systemu. Przeciwstawiamy się wszelkim dodatkom do łaski. Dodatkom religijnym, dodatkom humanistycznym, przeciwstawiamy im się z całą siłą i z całą mocą. Następnie zaufanie w Boże doskonałe prawidła. A więc rozważamy Boże toki myślowe, Boże koncepcje, Boże plany. Rozważamy je i uznajemy je jako ostateczną prawdę do naszego życia. I ostatnia rzecz, odważnie decydujemy.
te rzeczy, one są pewnymi takimi kluczowymi punktami, jeżeli chodzi o wzrastanie i rozwój w łasce. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję za każdego człowieka, który słuchał tego słowa. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to, że ludzie, którzy słuchali tego słowa, będą odpowiednio wzrastać i rozwijać się w łasce. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to w imieniu Jezusa, za to, że te słowa, one teraz wykonują w nich pracę. Ojcze, ja uwielbiam Cię za to i ogłaszam, że te słowa w tych ludziach wydadzą stukrotny plon w imieniu Jezusa.